Drukarka 3D, generator Tesli, motorower komar czy hodowla rośliny w obudowanym akwarium. To tylko niektóre z projektów 12. edycji konkursu zawodowego Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu, który odbył się dziś w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Celem konkursu jest rozwijanie pasji i umiejętności zawodowych związanych z naukami technicznymi. Jak mówi Anna Musiałowicz, dyrektor szkoły, udział w projekcie daje młodzieży możliwość pokazania swoich umiejętności. Jest to również mobilizacja do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących rozwijającego się rynku. Z roku na rok coraz ciekawsze pomysły, coraz, że tak powiem, doskonalsze wykonania, no i coraz lepsze, bogatsze nagrody dzięki zakładom pracy, dzięki pracodawcom, którzy nas wspierają. Jedni bardziej się angażują, inni mniej. Czasami niestety jest zaangażowanie, a coś nie do końca udaje się z tym projektem w terminach tych konkursowych zmieścić. No ale zazwyczaj ci pasjonaci, ci, którym tam, nie wiem, te takie jakieś tam, jakaś muzyka techniczna, jak ja mówię, w duszy gra, to ci zazwyczaj radzą sobie z tymi projektami. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w ramach konkursu został zbudowany zdalnie sterowany terenowy łazik do przewożenia sprzętu sportowego. ZS-Tronik został wykorzystany podczas Mistrzostw Polski Juniorów w lekkiej atletyce w Suwałkach, a także podczas Mistrzostw w Bydgoszczy. Nasi uczniowie skonstruowali też na ten konkurs taki łazik, ZS-Tronik go nazwali, i ten ZS-Tronik obsługiwał Mistrzostwa Młodzieżowe Młodzików tutaj w Suwałkach, które były, i jeszcze do Bydgoszczy bodajże na Mistrzostwa Lekkoatletyczne Polski też jeździli z tym swoim pojazdem. My go przekazaliśmy do OSIR-u i tam jest wykorzystywany, czyli oprócz tego, że projekt ciekawy, to jeszcze jest w tej chwili użytkowany po prostu jako sprzęt do obsługi zawodów sportowych.